Ustalmy fakty. Będziesz się tłukł ze smokiem i uganiał za jakąś lalą, żeby Farquaad oddał ci ziemię, którą straciłeś, bo on zesłał tam stado przeciętnych inaczej. Mam rację? Wiesz co? Zastanawiałeś się, dlaczego osły nie mają głosu? No nie wiem, Shrek. Dlaczego nie załatwisz tego jako ogr? W migdał go zrównaj zamek z ziemią. Z wielkości zrób chlebek. No wiesz, jak to ogry. O, ty wiesz co? Mógłbym zmasakrować jakąś wioskę i ponabijać głowy ofiar na płot. Albo lepiej, wybebeszyć kmiotków i wyssać szpik z kości. Podoba ci się ta opcja? Nie, wiesz, nie bardzo. Tak się składa, że ogry mają mnóstwo cech, o których nikt nie wie. Jak choćby? Jak choćby? No proszę, a ogry są jak cebula. Śmierdzą? Tak, nie. Bo się od nich płacze? Nie. A jak się je zostawi na słońcu, to robią się brązowe i rosną im włoski? Nie, warstwy. Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera. Ogry mają warstwy. Więc ogry mają warstwy. Wiesz, nie wszyscy lubią cebulę. Tort! Wszyscy lubią tort! Tort ma warstwy. I co z tego? Nie obchodzą mnie wszyscy. Ogry nie są jak tort. Wiesz, co jeszcze wszyscy lubią? Kremówki. Znasz kogoś, kto jak mu powiesz, ej, chodźmy na kremówki, to mówi, nie, stary, nie lubię kremówek. Kremówki są pycha! Nie! Ty tępy, irytujący, kłapouchy gaduło! Ogry są jak cebula! Koniec kwestii! Papa! Pozdrów krewnych! Kremówki to jednakowoż jedno z najlepszych ciastek, ja to wiem! Wiesz co? W sumie to już wolę, jak nucisz. Masz chusteczkę? Pociekło mi. Na samą myśl o kremówkach ślicznie.